Cześć moi drodzy, no nieubłaganie zbliża się zima. Myślę, że ten orkan, który przyszedł kilka dni temu, już nas totalnie o tym przekonał. Co idzie za tym? Trzeba zmienić pielęgnację. Pielęgnację nie tylko naszej cery, ale też właśnie najważniejsze włosów. Słuchajcie, może się to wydawać niektórym w ogóle nieistotne, czy to jest wiosna, lato, jesień, zima, jak dbamy o nasze włosy, no ale jednak naprawdę uwierzcie mi, że temperatura i różne czynniki takie środowiska mają wpływ na to, jak nasze włosy wyglądają i czego w danym momencie od nas potrzebują. Zimą najgorszym, co może być dla naszych włosów, jest taka ciągła zmiana temperatur. Czyli tak, wychodzimy na mróz, potem zaraz od razu na przykład siadamy do tramwaju, czy do pociągu, czy do autobusu i tam jest momentalnie nawiew ciepłego powietrza, włosy tego po prostu nie znoszą. Tak samo jak nie lubią suszarki, tak samo nie lubią tych ciepłych nawiewów. Potem z tego autobusu znowu wychodzimy na mróz, potem wchodzimy do pomieszczeń, które są sztucznie po prostu ocieplane, to powietrze w tych pomieszczeniach jest suche. Włosy też czasem może się wydawać, że nie lubią czapek. Mimo wszystko czapki trzeba koniecznie nosić, o czym zaraz powiem. Włosy zimą nam się elektryzują. Są takie bardziej suche, końcówki się bardziej rozdwajają i co też często zauważalne, jest taki brak blasku na włosach. Na to wszystko można zaradzić, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak te włosy pielęgnować i wiedzieć, jak się z nimi obchodzić. Ja postaram się tak w punktach po prostu powiedzieć o tych różnych aspektach pielęgnacji naszych włosów zimą. Po pierwsze czapka. Niektórzy uważają, że nie będą nosić czapek, tak jak na przykład moja mama jeszcze rok temu. Ona nie założy czapki, ponieważ włosy jej się zupełnie elektryzują po ściągnięciu. Ona uważa, że ona te włosy trze, niszczy. Otóż nieprawda. Tak się dzieje, czyli to tarcie tych włosów, niszczenie tych włosów, czy nawet przytłuszczenie włosów, które może prowadzić do takiego łuszczenia się skóry głowy, jest tylko w momencie, kiedy używamy czapek, które są syntetyczne. Czapek, które mają złe materiały, są po prostu czapkami, które nie przepuszczają powietrza i nasze włosy nie mogą oddychać. My powinniśmy używać czapek przede wszystkim z wełny, czapek, które są niesyntetyczne, które powodują przewiew powietrza, że możemy po prostu, nasze włosy mogą oddychać, nie są tak bardzo uciśnięte. Czapki powinny być troszkę luźniejsze, nie powinno być czegoś takiego, że wiecie, ściągały czapkę i tutaj taki normalnie odcisk, jakbyśmy były Rambo. Nie, czapki muszą być luźne. I teraz tak, dlaczego? Dlaczego były te czapki? Ponieważ włosy nienawidzą mrozu i nasze cebulki nienawidzą mrozu. Ten mróz uszkadza te cebulki i one, to powoduje, że te włosy wypadają albo rosną dużo, dużo wolniej i są naprawdę osłabione. Także no, to jest wielki wróg, czyli ten chłód i zimno i wiatr dla naszych włosów. Także nie róbmy tego. Jeśli chodzi jeszcze o aspekt właśnie tego elektryzowania się włosów. Czasem wystarczy tylko to, żeby właśnie czapka była wełniana i niesyntetyczna, lub to, że płuczemy ją po prostu w praniu, w płynie do płukania, który zawiera substancje, które są antyseptyczne. I w tym momencie te włosy nie będą się tak elektryzować. Możemy też użyć, są takie różne płyny antyseptyczne w sprayu, które do ubrań, jak i teraz są też takie różne kosmetyki, które mają antyseptyczne właściwości i powodują, że te nasze jony na włosach, czyli normalnie mamy jakby ujemne, a w momencie, kiedy robią się dodatnie i one się zaczynają odpychać tutaj na przykład od naszych ubrań, to zaczynają po prostu stawać dęba i mamy na głowie irokezę, jak po porażeniu prądem. Także po pierwsze płukanie tych naszych czapek albo używanie tych płynów antyseptycznych. Dalej, mycie naszych włosów. Ktoś powie tak, zakładam czapkę, moje włosy się bardzo przytłuszczają, częściej niż zazwyczaj, więc myję je częściej, co za tym idzie, bardziej są przysuszone, ponieważ je suszę, szampony je też po prostu powodują, że włosy są suche, dlatego powinniśmy używać tutaj teraz szamponów bardzo delikatnych. I tak jak wcześniej, mogliśmy sobie pozwolić na szampony z SLS, które no po prostu działają, wiecie, no lepiej się ten włos oczyszcza, bardziej się szampony pienią. W tym momencie naprawdę powinniśmy tych SLS-ów unikać i faktycznie postawić na bardziej naturalną pielęgnację i te szampony powinny być głównie nawilżające. Ogólnie wszystko, co stosujemy do włosów teraz, powinno być nawilżające, czyli to powinny być po prostu emolienty. Emolienty takie jak nawet parafina i silikony. Jak wcześniej tych silikonów unikaliśmy, tak teraz nie bójmy się ich i stosujmy je na końce włosów, stosujmy sobie mgiełki z silikonami, bo one jak najbardziej tutaj dobrze będą działać. Tak samo zakładajmy raz w tygodniu przynajmniej na nasze włosy maskę. Do tych, żeby ta maska była faktycznie taka dobrze nawilżająca, możemy sobie dodać spirulinę. Spirulina to jest po prostu, to jest alga morska, która jest, można ją kupić, chyba 50 gram kosztuje około 15 zł. I dokładamy po prostu tej spiruliny do naszej maseczki i słuchajcie, naprawdę efekt jest nieziemski, ona świetnie nawilża.
Tak samo właśnie parafiny tutaj teraz będą pasowały, ponieważ one te włosy będą totalnie chronić, a zimą chodzi o to, żeby one były chronione. Dalej, przed myciem ja polecam zimą jak najbardziej właśnie teraz olejowanie włosów, ponieważ włosy nasze potrzebują w tym momencie jak najwięcej, tak jak mówiłam, nawilżenia, ponieważ włos, kiedy nie jest nawilżony, jest przesuszony, wtedy jest jakby ułatwione to wchodzenie tych jonów dodatnie i włosy się nam elektryzują. Jeśli się włosy elektryzują, to właśnie znaczy, że są przesuszone, że są zniszczone, że nie mają takiej gładkiej powierzchni. Więc oleje i teraz jest też bardzo dobra metoda, czyli zakładamy na włosy najpierw olej, potem odżywkę i tą odżywką ten olej zmywamy, czyli na przykład nakładamy olej sobie na godzinkę, dwie, możemy nawet na noc, potem nakładamy odżywkę na 20 minut, ona rozpuszcza trochę ten olej i zmywamy jakby tą odżywką tym olej, na koniec zakładamy delikatny szampon, który też ma składniki nawilżające, zmywamy, włosy nie są obciążone, nie będą też tak bardzo przetłuszczone u góry. Suszymy je, jeśli chodzi o suszenie włosów. Suszymy je najlepiej chłodnym powietrzem i po prostu dłużej. Już naprawdę, uwierzcie mi, tym włosom wystarczy to, że wchodzimy do tych właśnie pomieszczeń, gdzie jest sztuczne ogrzewanie i albo te takie, wiecie, nawiewy ciepłe właśnie w tramwajach, autobusach. Więc nie suszmy ich rano gorącym czy wieczorem gorącą temperaturą, tylko używajmy tego lekkiego, po prostu delikatnego podmuchu, który będzie chłodniejszy dla naszych włosów. Zajmują to więcej czasu, ale poświęćmy się. I najlepiej, żeby nasze suszarki miały funkcję jonizacji, ponieważ właśnie jonizacja zapobiega elektryzowaniu się włosów. Jeśli już mamy używać na przykład teraz ręczników, to też raczej stawiamy na ręczniki bawełniane. Jeśli nie mamy ręcznika bawełnianego, żeby zawinąć nasze włosy, to używajmy po prostu zwykłej takiej koszulki bawełnianej i będzie tak samo dobra jak ręcznik. Pamiętajmy też, żeby w momencie suszenia włosy najlepiej suszyć do góry nogami, po to, żeby troszkę zwiększyć ich objętość w naturalny sposób, ponieważ wiadomo, jak założymy czapkę, to one nam trochę klapną. W momencie, kiedy suszymy je do góry nogami, one będą przez dłuższy czas miały większą objętość. I te, jak na przykład niektóre dziewczyny polecają, żeby stosować teraz tutaj pudry, które zwiększają objętość, szampony suche. Ja nie polecam, ponieważ to jest dodatkowe wysuszanie włosów. Ja jednak zimą bym stawiała na nawilżanie i jeszcze raz nawilżanie tych włosów i ich wygładzanie. I nawet trochę obciążanie niż takie, wiecie, produkty stylizacyjne, które faktycznie no, nie są za dobre. Podnośmy te włosy naturalnie poprzez właśnie suszenie do góry nogami, czesanie do góry nogami, masaż głowy poprawiający ukrwienie tych naszych cebulek włosowych. Dalej, jeśli chodzi o fryzurę. Jak ja widzę na przykład teraz czasem na ulicach takie, wiecie, piękne, długie włosy, tutaj czapa, tak, i te włosy na kurtce i takie całe albo w śniegu, no to mi się po prostu słabo robi. I uwierzcie mi, że naprawdę nieważny jest teraz ten wygląd wasz na zewnątrz, tylko zwiążcie włosy w warkocz, zróbcie po prostu kitkę, koczka, schowajcie te włosy pod kaptur, pod kurtkę, bo one się wam odwdzięczą. I co jest najważniejsze, jeśli na przykład bierzemy te nasze włosy i załóżmy tu nakładamy gdzieś komin i tak dalej, one się nam gdzieś tutaj ocierają cały czas, to one też będą się po prostu mechanicznie niszczyć i mechanicznie uszkadzać. Pamiętajmy więc ewentualnie o tych silikonach, ale najlepiej włosy po prostu w warkocz, jeszcze ten warkocz możemy delikatnie przetrzeć jakimś olejkiem, schować pod kurtkę, założyć dopiero delikatnie szal, czapka na głowę i włosy są po prostu idealnie wtedy chronione. Dalej, tutaj ja mówię, no aha, jeśli jeszcze chodzi o to, co jest po prostu największym wrogiem chyba teraz zimą dla włosów, to jest wychodzenie na zewnątrz po umyciu włosów świeżo, czyli kiedy włosy są jeszcze wilgotne, nie daj Bóg. One po prostu, jeśli będzie mróz i te włosy będą wilgotne, będą miały skłonność aż do tego, żeby ta woda na nich zamarzała i one będą miały bez problemu możliwość wyłamania się. Te włosy będą zamarzać i to jest po prostu najgorsze, co może być. Też woda, która znajduje się po prostu w włosach, jeśli są one niedosuszone, pod wpływem zimna zwiększa swoją objętość i te włosy jeszcze bardziej się niszczą, niszczą się od wewnątrz, także ich struktura jest zupełnie uszkodzona i ciężko będzie nam to naprawić, ciężko będzie nam naprawdę potem to odbudować, także pomyślmy, czy warto umyć rano głowę i wyjść niedosuszoną, albo zmienia się temperatury w stylu, że wiecie, 180 stopni prostownica, po 5 minutach minus 5 na dworze. No i włosy nie wiedzą, co się dzieje i tego naprawdę nienawidzą. Kolejną rzeczą jest dieta. Teraz zimą mamy tak jakby mniej możliwości na świeże warzywa, świeże owoce. Sięgamy po bardziej kaloryczne rzeczy. Zimą się je takie, wiecie, rzeczy, no latem się takie lekkie sałatki, ma się ochotę na takie bardziej rzeczy zdrowsze. Zimą na takie bardziej tłustsze, ponieważ no potrzebujemy tego tłuszczu, żeby się, nie wiem, żeby nie było nam zimno, tak to wiecie, takie eskimoski jak jedzą różne rzeczy. Więc po prostu sięgajmy chociażby po jakieś nasiona, po kiełki, po orzechy, albo po suplementy, bo na przykład Mart Special, ja teraz kupiłam, też sobie dostałam od mamy, dermiki chyba na włosy, także pamiętajmy o tych włosach, żeby je odżywiać, jeśli nie mamy dostępu do tych świeżych warzyw i owoców.
ucięło mi kartę, dalej miałam mówić, znaczy pamięć na karcie. Dalej miałam mówić o wielkości powietrza i ogólnie pomieszczeń, w których my przebywamy. Czyli jeśli na przykład jesteśmy tak jak widzicie, nawet ja tutaj nie wiem, czy znaczy widzicie, czujecie też nie. Ja mam na 7 odkręcony kaloryfer, moja mama zawsze tak mocno grzeje. I to powoduje, że powietrze jest strasznie suche. To na przykład bardzo dobrze widać po tym, jeśli mamy zwierzęta domowe, akwariowe. Na przykład ja mam żółwia albo rybki. To, że ta woda dużo szybciej paruje, dużo szybciej ucieka, ponieważ to powietrze potrzebuje tego nawilżenia i ta woda bardzo szybko paruje. Także to potem możemy zauważyć. I co robić, żeby nie było tych właśnie takich... To powietrze nie było takie suche, bo to też było bardzo źle wpływa na cerę. Kładziemy na przykład najprostszą metodą na kaloryfer mokry, wilgotny ręcznik, żeby ta woda parowała i żeby nawilżała nam powietrze. Możemy oczywiście zainwestować w jakieś nawilżacze powietrza. Są już takie, wiecie, ozdobne, fontanny, cuda na kiju. No ale też metodą będzie właśnie ten ręcznik, czy miseczka z wodą postawiona po prostu koło kaloryfera, która będzie parowała i nawilżała nam powietrze. Dalej właśnie strasznie cierpią włosy u dziewczyn, które są aktywne zimą. Ja na przykład jeżdżę na desce snowboardowej i pamiętam, co się z tymi włosami działo, jak ja na przykład miałam warkocz, owszem, ale ten warkocz mi wypadł spod kurtki, gdzieś tutaj leżał, no to one były w strasznym później stanie, więc zawsze pamiętajmy, żeby te włosy jak najbardziej schować pod czapkę, tutaj pod kaptur, pod, no po prostu je ukryć przed tym zimnem. Co jest dobre teraz bardzo też zimą, to tak zwane laminowanie włosów. Niektóre dziewczyny robią to żelatyną, ja zaczęłam się bawić w siemielniane. Polega to na tym, że zalewamy na przykład jedną łyżeczkę siemienia lnianego, gdzieś te 3/4 szklanki wody, gotujemy to, powstaje na taki, wiecie, glut i nie oddzielamy tego gluta od tych nasion, tylko mieszamy to na przykład z jedną łyżką, przepraszam, maski do włosów i nakładamy na głowę na jakieś 45 minut na godzinkę i uwierzcie mi, że zmywamy to i nasze włosy mają taki blask i to jest właśnie ten sposób, żeby zimą utrzymać ten blask naszych włosów. One wyglądają, no są po prostu takie zlaminowane, nalaminowane, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak są pełne blasku, są odżywione i faktycznie są chronione świetnie, także zaopatrzmy się w siemieniane, bo jest niesamowicie tanie i pobawcie się z tym, popatrzcie sobie. Proponowałabym też zimą, wiem, że się nie da, ale no spróbować nie farbować tych włosów, chociaż trochę. I ogólnie naprawdę być dalekim od stylizacji i od suszenia tych włosów, najlepiej mycie wieczorem. Na przykład ja dzisiaj wiem, że dzisiaj nie mam zbyt ładnych włosów i są takie trochę też wysuszone, bo no jednak no, u mnie po prostu zima strasznie na nie działa, ale też to, że zawsze te włosy suszę i one jak są wysuszone po prostu tym nawet lekkim powietrzem, to są takie ładnie się układają, są pełne blasku, a dzisiaj schły same, więc są takie trochę no bez energii, no ale wolę to niż naprawdę suszara, suche powietrze, jeszcze nawiew ciepły i już po prostu na wiosnę będę miała na głowie suksiana. Więc wolę troszkę im oszczędzić, że tak powiem, tej suszarki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nagadałam się, mam nadzieję, że troszkę Was to zainteresowało, troszkę pomogłam, że dowiedziałyście się czegoś nowego. Jeśli nie i cały czas dbacie o Wasze włosy, to super, że ten filmik nic nie wniósł, bo może po prostu wszystko to już robicie, więc dobrze dla Waszych włosów. No i to tyle. Pewnie nagram, ale to już jak będę wywracała, bo teraz jestem w Wieluniu, w ogóle pozdrówcie tutaj mojego misia, moja mama mi tutaj go położyła, drugi jest tu obok, o. Jest większy niż ja, tak poduszki też. Łowatko. Dobra, następny film jak będę we Wrocławiu, postaram się nagrać o pielęgnacji cery zimą, czyli właśnie o jakichś kremach takich bardziej na pewno odżywczych na zimę niż... Chociaż w sumie jest taki film, nagrałam taki film, na dole, dam linka, czyli kremy na zimę i tam mówię o składnikach tych kremów, które dla jakiej cery i tak dalej. Także no w sumie, zapomniałam zupełnie o tym, że nagrałam, także bo już nie muszę tego nagrywać. No to tyle, dobra, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!